Dzień dobry, witam pana serdecznie na portalu i w gazecie Wolesinfo. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pan przyjechał do Bolesławca? Odpowiedź bardzo prosta, nie jest skomplikowana. Zawsze, kiedy szkoła gastronomiczna zaprasza, a o ile jest to możliwość również u mnie w pracy znalezienia dnia wolnego, no to staram się przekazywać to, co kiedyś ktoś mnie nauczył. Myślę, że jest to obowiązek każdego z nas, bez różnicy, jaki zawód uprawiamy. Tym bardziej, że ta trasa ma na celu podkreślanie wartości odżywczych, wartości smakowych przypraw, jakie używamy w kuchni. Zwracanie uwagi na sezonowość. Tutaj dużo dzisiaj z dzieciakami rozmawialiśmy na ten temat. Zarówno z tymi, którzy pewnie już niedługo będą kończyć, bo trzecia klasa, i to było widać po nich, że czują się w kuchni bardzo pewnie, czują się również pewnie w odpowiedzi. Natomiast no, nie ukrywam, że młody na rybek też nie przysypia i czuje się dobrze z tego względu, że no, wymyślenie na przystawkę, bo mieli zaproponować menu sezonowe i wymyślenie na przystawkę pieczonych buraczków z serem kozim, z truskawkami sezonowymi, to jest dobry przykład. Później poszli w dziczyznę z sosem grzybowym, z kaszą pęczak, czy też z młodymi ziemniakami i do tego młoda kapusta, więc to też jest na czasie. Biorąc pod uwagę, że powiedzieli o dwóch deserach, jeden regionalny, czyli był to miodownik z biszkoptem, z kremem waniliowym, a drudzy znowu chcieli pana koptę z sosem truskawkowym, no trudno tutaj wybierać lepszego, gorszego, bo z jednej strony mamy produkt sezonowy, jakim jest niewątpliwie truskawka i jagoda, z drugiej strony no coś, co jest bardzo regionalnego, z tego względu, że ja doskonale znam to ciasto, gdzie jest przekładane biszkopty, piernik, krem waniliowy i czekolada, dlatego na pewno smakuje to wybornie. Dzieciaki dzisiaj przygotowały trzy dania. My generalnie statystowaliśmy i podpowiadaliśmy, co można nowego wprowadzić, jak można zrobić coś, żeby było prościej, łatwiej, a smaczniej i zdrowiej. Więc myślę, że egzamin my zdaliśmy z tego względu, że gotowanie dla dzieci i młodzieży to wcale nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że oni są przyzwyczajeni raczej do kuchni włoskiej, a z tej makarony i pizza, czy też sushi, a jeśli obiad polski, to kurczaki schabowy. Więc jeśli im się podaje marynowaną polędwicę z dorsza atlantyckiego na sosie z kiszonych ogórków, no to jest to wariant, że może im się to nie spodobać. Później policzki wieprzowe na soczewicy, mega aromatycznej, kuminem i pomidorami. Czy też marynowana pierś z kaczki z gruszkami, z kardamonem, z rozmarynem. No są to dania, które no już jakby trącają lekko taką kulinarną ekstrawagancję. Ale talerze widziałem puste. Ja mam czas teraz udzielać wywiadu, ponieważ wszystko jest myte. Myte dlatego, że chcemy przekazać również młodym ludziom, że jeśli zostają kuchnię czystą, później gotują, smakują, to jaki wniosek jest na koniec? Trzeba ją umyć, posprzątać i dać szansę innym przygotować, ponieważ nasze wspólne dzisiaj gotowanie jest podzielone na dwie grupy, więc ci, którzy wejdą za chwilę, też muszą mieć porządek. Więc no nie do końca zgadzam się z tymi, którzy mówią, że mamy dzisiaj troszeczkę taką dziwną młodzież. Nie wiem, jak jest w pozostałej części Polski, bo jest to nasza dopiero druga szkoła gastronomiczna. Ale muszę powiedzieć, że tutaj do Bolesławca zapraszam wszystkich prywatnych inwestorów. Warto przyjechać i wybrać sobie młody na rybek, który może w kuchni się sprawdzić, bo są dobre ręce do pracy. Mają blisko granice, więc szkoda, żeby gdzieś wyjechali. Może warto, żeby u nas zostali. Proszę się na koniec przedstawić i proszę przedstawić swoją firmę. Robert Sowa, szef kuchni Restauracja Sowa i Przyjaciele. Dziękuję bardzo. Dziękuję.